druga rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, 102 rocznica wspaniałego zwycięstwa nad bolszewikami, ale też siódme urodziny w Ralu 24. Tutaj, do Folwarku Warszawa dotarł Marsz Polskości. Teraz rozpoczynamy niejako drugą część dzisiejszej uroczystości, czyli wielki piknik patriotyczny połączony z wieloma atrakcjami, a częścią tych atrakcji z pewnością są bardzo, no myślę, ciekawe debaty i ciekawi ludzie, ciekawi goście w tych debatach. Tutaj jest mnóstwo stoisk, mnóstwo straganów, mnóstwo stowarzyszeń, mnóstwo innych inicjatyw. Ja rozumiem Państwa teraz, że trwają rozmowy, ale czy mógłbym poprosić o jednak troszeczkę ciszę, żebyśmy mogli wysłuchać tej debaty? Bardzo Państwa serdecznie proszę, ponieważ tutaj siedzą osoby, które chciałyby jednak tej debaty wysłuchać. Nasi widzowie również są już z nami. Jeszcze raz Państwa serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy, że Państwo są tutaj z nami. No i oczywiście to wydarzenie, jak każdy inny program powstaje dzięki Państwa wsparciu, a więc zapewne podczas tych transmisji również będzie pojawiała się informacja, jak wesprzeć telewizję. Mogę to postawić gdzieś. Jeżeli uważają Państwo, że takie, jak inna, chociażby to, żeby się nasza telewizja rozwijała. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo proszę o ciszę, to naprawdę jest bardzo trudno prowadzić debatę i zapewne nasi goście również chcieliby być wysłuchani dzisiaj, a więc może przedstawimy gości pierwszej debaty historycznej zatytułowanej Jak pokonaliśmy bolszewików 102 lata temu? Prawda o bitwie warszawskiej, prawda o wojnie polsko-bolszewickiej. Moi i Państwa gości są dzisiaj